tej strony Karolina, a dzisiaj przychodzę do Was z 8 już odcinkiem serii Ostatnio Przeczytane, czyli serii, w której opowiadam Wam o ostatnio przeczytanych przeze mnie książkach. Początkowo, gdy tworzyłam tą serię, to miała ona służyć o jakby szczegółowemu opowiadaniu o 3 ostatnio przeczytanych książkach. Natomiast ostatnio ten plan troszkę mi się rozjeżdża i tych książek jest dzisiaj zdecydowanie więcej. O kilku z nich już Wam mówiłam na kanale, więc te moje dzisiejsze opinie będą tylko takie informacyjne. Szersze, uzasadnione recenzje będziecie mogli znaleźć na moim kanale w podlinkowanych na dole filmach. Pierwszą książką, o której już szeroko mówiłam na kanale, była książka Sadie, autorstwa Courtney Summers, która może nie doprowadziła mnie do łez, ale na pewno na długo zostanie w mojej głowie. Jest to książka, wiecie, czasami jest tak, że oczekujecie czegoś wielkiego, a dostajecie jakąś taką, no coś takiego, co w ogóle nie spełnia Waszych oczekiwań i co nie jest tym, czym miało być. Natomiast w przypadku Sadie ja byłam bardzo pozytywnie nastawiona, a książka przerosła pozytywnie wszelkie moje oczekiwania. Dostałam historię mięsistą, dostałam historię wciągającą, pełną emocji, pełną poważnych tematów i tak naprawdę się nie spodziewałam tych rzeczy po młodzieżowym thrillerze. Właściwie jedyne, co ma wspólnego z młodzieżowym, to wiek naszej głównej bohaterki, która po zaginięciu swojej siostry, Mati, rusza właśnie na poszukiwania zabójcy, bo chce po prostu się na nim zemścić. Natomiast ta zemsta i poszukiwanie tego człowieka, za tym stoi o wiele więcej niż samo zabójstwo Mati. Ja jestem po prostu oniemiała. Zostawię Wam link do recenzji Sadie. Możecie oglądać i mam nadzieję, że ją przeczytacie z mojego polecenia. Drugą książką, której również ze sobą nie mam, bo poszła w świat, poszła do Oli Książkowego Frika, jest książka Nigdy Więcej od wydawnictwa Insignis. Są to wspomnienia Anny Zamojskiej, to jest oczywiście pseudonim autorki, ponieważ chciała zostać anonimowa. Wspomnienia dotyczące jej nastoletnich lat, kiedy była molestowana przez księdza. I wiecie, teraz takie podejście antyklerykalne, antykościelne jest bardzo popularne i bardzo na topie, mam wrażenie. A Nigdy Więcej tego nie robi. Ona nie oskarża Boga, ona nie oskarża Kościoła jako instytucji, ona oskarża jednego konkretnego człowieka, który przez prawie 2 lata ją molestował. I to było coś, co na pewno wyróżniało Nigdy Więcej pośród innych książek takich około kościelnych, bo to jest teraz popularne, żeby właśnie gnębić kościół i nieważne, czy jesteśmy wierzący, czy nie, to wszystkie pomyje na ten kościół spadają i z jednej strony gdzieś to rozumiem, dlaczego w ludziach jest negatywnych emocji, ale z drugiej strony, no, nienawiścią nie zwalczymy nienawiści. Jakby nienawiść nigdy nikogo nie przekonała do niczego, więc takie książki, które pokazują tylko jedną stronę, uważam, że są bardzo szkodliwe i na pewno nie sprawią, że te 2 strony konfliktu gdzieś się spotkają i zaczną ze sobą rozmawiać. I książeczką, którą czytałam również było No One Is Too Small To Make A Difference, Grety Thunberg. Są to fragmenty jej przemówień z różnych dat, z różnych miejsc. Zasadniczo dosyć powtarzalne. Ja sięgnęłam po No One Is Too Small To Make A Difference przez Sylwię, My Books, My Life i nie zawiodłam się, natomiast nie jest to coś, co może kogoś zachwycić, jeśli ktoś już jest w temacie. Jeśli ktoś w ogóle nie interesuje się ochroną środowiska, czy nie zdaje sobie sprawy z powagi całej sytuacji, tego problemu, to te fragmenty przemówień Grety Thunberg mogą być dla niego bardzo potrzebne i bardzo uświadamiające. Natomiast dla kogoś, kto już wie, kto Gretę oglądał, śledzi ją gdzieś na Instagramie czy innych social mediach i zna treść i to, co próbuje promować i to, co próbuje robić, to myślę, że to nie będzie nic takiego wow. Natomiast dla tych niezaznajomionych to może być coś, co otworzy oczy. O tej książce mam wrażenie, że troszkę Wam mówiłam, ale nie za dużo. Ta książka zdecydowanie potrzebuje więcej mówienia o niej, szczególnie jeśli nie jesteście przekonani do reportaży. Chodzi tutaj o książkę Jakbyś kamień jadła Wojciecha Tochmana. Jest to wspaniały reportaż właśnie Tochmana, autora chyba najbardziej znanego z Jutro narysujemy śmierć.
albo dzisiaj narysujemy śmierć, teraz nie wiem. Jest to reportaż, który opowiada o skutkach wojny na terenie dzisiejszej Bośni i Hercegowiny, czyli ex-Jugosławii. Wojny, która miała miejsce pod koniec XX wieku. Wojny, którą mam wrażenie, że wielu z nas wyparło ze swojej pamięci albo w ogóle w tej pamięci nie miało. Wojny, które wiemy, że skończyła się pokojem w Dayton. Mam nadzieję, że poprawnie wymówiłam nazwę tego miejsca. I ta nasza wiedza historyczna generalnie to jest wszystko. Natomiast myślę, że większość z nas, przynajmniej mówię po swoim przykładzie, nigdy nie zastanawiała się nad skutkami, czy też nad traumą, która jest tutaj wspaniale opisana. I używanie w ogóle takich pozytywnych słów jako cudownie, wspaniale, bardzo dobrze, no nie wiem, czy jest odpowiednie w stosunku do tego typu reportaży. Natomiast wiecie, o co mi chodzi. Wojciech Tochman wykonał kawał świetnej pracy reporterskiej. Kiedy byliśmy z Krzyśkiem autostopem na Bałkanach, czyli w większości też krajach tej byłej Jugosławii, to zacząłem się zastanawiać, jak ci ludzie żyją ze sobą po tej wojnie, po ludobójstwach, które miały miejsce. Bo jeśli mówimy o odizolowaniu jakiejś grupy społecznej, no to zazwyczaj mówimy o Żydach podczas Holokaustu, że oni nosili gwiazdę Dawida, byli jakoś spychani na ten margines społeczeństwa. Natomiast na terenie byłej Jugosławii, no działo się to samo. Muzułmanie musieli nosić białe znaki na sobie, ich domy też musiały być tak oznaczone i nie zdajemy sobie sprawy z ilości i ogromu ludobójstw i traumy i wszystkich złych wydarzeń, jakie tam się zdziały. I może nie będę wam opowiadać tutaj historii genezy wojny w Jugosławii, bo to jest coś, co myślę, że nie jeden historyk nie jest w stanie tego zrozumieć, bo to było skomplikowane. Ciężko tu się połapać, kto z kim i przeciwko komu. Natomiast Wojciech Tochman w Jakbyś kamień jadła skupia się głównie na kobietach, które z tą traumą żyją do dzisiaj, które straciły rodziny, domy, mężów, synów, które były świadkami gwałtów na swoich córkach. No jest to coś, co człowieka po prostu dobije. I to na pewno nie jest reportaż, który czyta się tak za jednym razem, bo tego się nie da przeczytać za jednym razem. Ilość tych okrucieństw, tego zła, które tutaj napotykało bohaterki, po prostu no nie mieści się nam w głowach. Ta książka to jest też hołd oddany doktor antropolog Ewie Klonowski, która właśnie kości, szkielety, odnalezione, rozłożone już trupy, ubrania próbuje dopisać, próbuje zidentyfikować i połączyć szkielet z danym człowiekiem, który kiedyś żył, który kiedyś istniał i na którego być może wciąż czeka jego rodzina. I to odnajdywanie ciał to jest też bardzo ważny motyw, dlatego że ci ludzie chcieli po prostu pochować swoich bliskich. Kogoś, kogo stracili, gdzie nie byli pewni nigdy do końca, do momentu odnalezienia tych szkieletów, czy te osoby być może przeżyły, szczęśliwie gdzieś uciekły, czy mogą już zacząć żałobę po tej osobie, bo wiecie, no zanim nie znajdziemy dowodu, to każdy gdzieś tam wierzy w środku, że może jednak się udało, może ta osoba żyje i po prostu nie chce tutaj wrócić. Reportaż genialny, bardzo dobry, bardzo okrutny, na pewno nie dla każdego. Te osoby bardziej wrażliwe mogą po prostu nie umieć przez niego przejść. Dla mnie to był strzał w dziesiątkę. A teraz kilka słów o książce, o której nie miałam jeszcze przyjemności posłuchać na polskim Bookstagramie albo Booktubie. Książka Orpheus Girl opowiadana z perspektywy 16-letniej Rai, dziewczyny, która razem ze swoją babcią, po tym jak opuściła ją matka, żyje w takim małym, zamkniętym, nietolerancyjnym miasteczku w Teksasie. W miasteczku, które ją niszczy, które ją miażdży, które podcina jej skrzydła tak naprawdę. I w momencie, kiedy Raya zostaje przyłapana ze swoją najlepszą przyjaciółką i też od jakiegoś czasu dziewczyną Sarą, podczas intymnego aktu, to społeczeństwo postanawia pozbyć się problemu i wysyła najpierw Sarę, a później Raję na terapię konwersyjną. I zasadniczo większość akcji, jeśli w ogóle tu można mówić o akcji w kontekście tej książki, dzieje się właśnie w tym zamkniętym obozie konwersyjnym, gdzie dziewczyny próbują pozbyć się czegoś nienaturalnego, czegoś, co jest sprzeczne z ich wiarą, z przekonaniami ich rodzin i całego społeczeństwa.
To jest historia, gdzie nie dostaniecie masy akcji. Wcześniej autorka pisała raczej poezję, to jest jej pierwsza taka pełnowymiarowa powieść. I to widać, jeśli chodzi o przebieg całej historii, ale też o styl, taki bardzo leniwo-poetycki. To jest książka, gdzie nie będziecie obracać strony za stroną w takiej ekscytacji, tylko raczej chłonąć każde słowo, które mówi do nas nasza główna bohaterka. Jako czytelnicy skupiamy się głównie na tych przeżyciach wewnętrznych Rai, na tęsknocie za matką, na próbie wytłumaczenia sobie tego, dlaczego jej, no ktoś, kto ją urodził, ktoś, kto powinien ją wspierać, ją zostawił. Skupiamy się też na tym, jak ona sobie radzi z tą terapią konwersyjną, z tęsknotą, z tym, że no, jej własna babcia wysłała ją do miejsca, gdzie dzieje się krzywda. I to jest bolesne, a szczególnie myślę, że będzie bolesne dla osób, które same nie są akceptowane, czy to ze względu na seksualność, czy ze względu na płeć, czy wygląd, czy na jakikolwiek inny czynnik, który może sprawić, że ktoś będzie chciał wykluczyć daną osobę ze społeczeństwa. To jest zdecydowanie książka, o której ciężko się opowiada, bo tu nie ma właśnie dużo tej akcji. Tu nie ma dużo takich momentów, o których ja bym mogła opowiadać i o które się oprzeć. To, co jest ważne, co wynika też z tytułu, sama powieść jest oparta tak schematycznie na micie Orfeuszu, który właśnie schodzi do Hadesu, czyli do ośrodka, w którym odbywa się terapia konwersyjna, aby uratować swoją Eurydykę. Również inni bohaterowie, którzy znajdują się w tej powieści, są też odzwierciedleniem na przykład trzech gracji, Charona, Cerbera, więc to jest taka bardziej powieść smaczkowa. To nie jest takie coś, co wciągnie wszystkich i jakby w pełni to rozumiem, bo ta książka trafi tylko do pewnej zamkniętej grupy odbiorców. Według mnie to jest bardzo dobry debiut, jeśli chodzi o powieść. Ja ją polecam, natomiast nie nastawiajcie się na akcję i na książkę, przez którą nie będziecie mogli spać ze względu właśnie na ilość dziejących się tu wydarzeń. Kolejną książką, którą udało mi się przeczytać, natomiast dzisiaj nie powiem o niej ani słowa, bo w następnym odcinku czytamy, będziecie mogli usłyszeć naszą długą dyskusję razem z Olą, książkowym freakiem, książka Only Ever Yours, Louise O'Neill. Zaznaczam, że przeczytałam, znaczniki oczywiście są, ale tak jak mówiłam, szersza, dłuższa, bardziej szczegółowa opinia będzie w drugim odcinku Czytamy. A teraz czas na coś maleńkiego, na coś, gdzie zdaję sobie sprawę, że nie każdy będzie chciał wydawać na to pieniądze, bo jest to książeczka, którą przeczytacie w ciągu 20 minut, czyli książka Widziałem pięknego dzięcioła od wydawnictwa Dwie Siostry. Michał Skibiński, czyli autor tego pamiętnika, na wakacje w roku 1939 dostał zadanie. Zadanie polegało na tym, że codziennie, każdego dnia podczas wakacji ma pisać jedno zdanie tam w swoim pamiętniku, w którym to będzie opisywał jakieś jedno wydarzenie z konkretnego dnia. To była dosyć popularna metoda szkolenia kaligrafii, z tego co czytałam, i właśnie tutaj nie dostaniecie nic więcej oprócz tego jednego zdania dziennie i przepięknych ilustracji. Mamy tutaj te 2 miesiące wakacyjne, później początek wojny. Jeśli przeczytamy Widziałem pięknego dzięcioła i po prostu ją odłożymy, to najprawdopodobniej będziemy głęboko zawiedzeni. Natomiast jeśli zaczniemy się skupiać na tym, jak pewne rzeczy przeżywa dziecko, że na przykład to widzenie pięknego dzięcioła, albo bycie samochodem na wycieczce, czy to, że była wielka, straszna burza, że to było dla dzieci takie jakieś wydarzenie w ciągu dnia, które ich jakoś tam angażowało i to dziecko akurat zapamiętywało z całego dnia, a później zaczniemy się zastanawiać na tym, że przyszła wojna i wszystkie te małe rzeczy przestały istnieć, to zaczyna nam się robić okrutnie przykro. Przykro, bo coś tak niewinnego, czystego i dobrego jak dziecko musiało z tego widzenia pięknego gołębia ukrywać się nagle przed bombami. Musiało całkowicie przedstawić swoje myślenie, stać się dorosłym, stracić dzieciństwo i to jest, myślę, coś, taka trauma, którą przeżywają na przykład nasi, czy też przeżywali nasi pradziadkowie, czy też dziadkowie, którzy zostali pozbawieni tak naprawdę najpiękniejszego momentu w życiu, takiej beztroski, małych wydarzeń, które robią na dzieciach ogromne wrażenie, którzy zostali mimowolnie, bez ich woli,
wrzuceni w wir wojny. Myślę, że ta książka może wielu skłonić do przemyśleń, mam przynajmniej taką nadzieję. Ja zapamiętam ją na długo i ilustracje naprawdę są przepiękne. Już Wam powiem autorkę. Autorką ilustracji jest Ala Bancroft. Ja jestem na tak, mimo tego, że nie musicie jej kupować, wystarczy, że pójdziecie do biblioteki czy też do księgarni i przeczytacie ją w ciągu 20 minut i mam nadzieję, że też pozwoli Wam na chwilę refleksji. Kolejną książką, a raczej powieścią graficzną, którą udało mi się przeczytać i udało się, ma tutaj znaczenie, ponieważ było to wyjątkowo nijakie. O niczym jestem tak strasznie zawiedziona, że chce mi się płakać. Chodzi tutaj o Pumpkinheads i miałam ogromne oczekiwania wobec, czyli ogromne. No, chciałam zabawnej historii, która będzie właśnie miała miejsce na Pumpkin Patch, czyli na takiej farmie dyni. No, tu się nie działo nic. Naprawdę, ja nie oczekiwałam, że tu będzie, nie wiem, poruszony jakiś wielki problem, ale ta książka naprawdę nie ma sensu. Jest pięknie narysowana i to akurat tego nie mogę jej odmówić, ale no jest o niczym, jest absolutnie o niczym. Naszych dwóch głównych bohaterów, czyli Deja, nie wiem jak się czyta imię, i jeszcze jeden chłopak, którego też nie wiem jak się czyta imię, Josie? Tak, chyba Josie. No, a no. Są przyjaciółmi od jakiegoś czasu, spotykają się tylko na tej Pumpkin Patch, gdzie sobie pracują co roku, właśnie w październiku. I to jest ich ostatni rok, ponieważ rozjeżdżają się na studia w inne miejsce i już tam nie będą pracować. No i mają pewien cel, o którym Wam nie powiem, bo może ktoś chce przeczytać i potraktuje to jako spoiler, ale jest pewien cel i do tego celu dążą przez całą książkę, chodząc po całej farmie dyni. Jezus, ja nie wiem, czy to jest farma czy ferma, czy po prostu będę mówić, że Pumpkin Patch. No i chodzą i jedzą i ciągle muszą iść w inne miejsce, bo jednak ich cel jest w innym miejscu niż to, gdzie myśleli i... No nie wiem, tu naprawdę to było słabe i jedyną pozytywną, dwie pozytywne rzeczy, nasza główna bohaterka, która jest fajna i przebojowa i pcha tą całą historię do przodu, natomiast Josie jest osobą, już zapomniałam jak ma na imię, co generalnie bardzo dobrze podkreśla mój stosunek do tego. Josie jest flegmowaty. Jeśli myślicie, że Pita z Igrzysk Śmierci był ciepłą kluchą, to on jest rozgotowaną kluchą, która wpadła na podłogę i obtarzała się w kocich włosach. Jakby on jest nijaki, totalnie nijaki. I mi naprawdę nie przeszkadza brak akcji, jeśli mamy fajnych bohaterów. A tutaj miałam tylko jedną fajną bohaterkę i ile? 207 stron nudy. No niestety ja jestem bardzo na nie, jestem bardzo zawiedziona, bo chciałam, żeby to było coś wspaniałego. Teraz będzie serio coś wspaniałego, w końcu polska wersja Zawsze i na Zawsze, czyli ostatniego tomu trylogii o Larze Jean. Jest to trylogia do wszystkich chłopców, których kochałam. I w ramach ciekawostki, teraz będzie pierwszy tom wydawany właśnie w tej pasującej oprawie przez wydawnictwo kobiece, bo pierwszy tom najpierw był wydany w opłatce Netflixowej ze względu na zbliżający się film. Jest to ostatni tom trylogii, a w związku z tym nie mogę Wam tu opowiedzieć o fabule, gdybyście jeszcze nie czytali pierwszego tomu. Jeśli nie czytaliście, ogromnie Was zachęcam. Jest to trylogia, która jest młodzieżowa, ale jest, no, wspaniała. I ja mam wrażenie, że z tomu na tom jest coraz fajniej i coraz dojrzalej i coraz niesamowiciej. Ja już miałam okazję czytać ten tom w maju w oryginale, no bo nie mogłam się doczekać kontynuacji, no bo jakby muszę wiedzieć, co się działo dalej, tak? I niezmiennie od tego czasu ta trylogia zajmuje w moim sercu jakieś takie szczególne miejsce, bo jest po prostu nieprzesadzona w żadnym miejscu. Mamy tutaj super relacje rodzinne. Mamy bohaterkę, która z nami dojrzewa, która popełnia błędy, która nie jest idealna, natomiast się uczy i się zmienia. Mamy tutaj fajny romans, troszkę momentami dramowy, ale wiecie, jak to jest w liceum, kiedy mamy tą swoją pierwszą miłość, to jest coś cudownego, ciepłego, takiego idealnego na jesienne, zimowe wieczory. I tutaj Lara Jean, nasza główna bohaterka, jest na pewno najbardziej dojrzała w stosunku do poprzednich części.
musi zdecydować, co dalej, gdzie wybierze się do koledżu na studia, co dalej w jej związku z pewną osobą. No ona jakby nie wie. Przed nią ciężkie decyzje. Ma oczywiście ogromne wsparcie w rodzinie, natomiast Lara Jean od właściwie pierwszego tomu nie ma mamy. Jej mama umarła, więc tak naprawdę osoba, która byłaby w stanie ją zrozumieć, no, jest nieobecna. I to jest też bardzo podkreślone akurat w tym tomie. Mam wrażenie, że właśnie tutaj najbardziej, gdzie ta obecność matki byłaby bardzo potrzebna i Lara Jean musi po prostu sobie sama z tym wszystkim poradzić. Ja tą trylogię naprawdę uwielbiam od pierwszego do ostatniego tomu. Bardzo się cieszę, że wydawnictwo kobiece postanowiło wydać ją w Polsce. To jest cudowne, to jest miłe, to jest takie dobre, ale jednocześnie nie ucieka od jakichś trudniejszych tematów. Dla mnie ta trylogia naprawdę to jest strzał w dziesiątkę mimo mojego wieku, więc generalnie no już nie do mnie jest kierowana ta seria, a jednak mam ją w sercu i po prostu będę ją Wam polecać przy każdej możliwej okazji. To już wszystkie książki, które udało mi się przeczytać ostatnio. Dajcie znać, czy którąś z nich już czytaliście lub być może do którejś Was zachęciłam. Dajcie znać, jestem bardzo ciekawa i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!